znowu w galerii, abyśmy się wróciły do galerii. 9. Galeria spada do 10, więc jeszcze dążyła w galerii, wiesz? A ile to jest daleko stąd? Tam nie powiesz, w galerii, tam to wysiadło i tam musimy z innym. Czemu od razu nie mówiłaś? Nie chciałam się wtedy. To my gdzieś pozostawiamy. Może, nie? To są tyły, my jesteśmy na tyłach. Tak, my od tyłu zaczynamy. Były wszystkie góry, wszystkie doliny, wszystkie morza, wszystkie zwierzątka i tak dalej. So I told about mountains, about the seas, about the animals and everything else. I na końcu zadałem takie pytanie. But at the end I asked them a question. Kogo na samym końcu Pan Bóg stworzył? Whom God has created the end. Takiego najlepszego, najcudowniejszego, najpiękniejszego, no po prostu zwieńczenie całego dzieła. Who was the last one to be created? Who was the
crown of the whole creation process was the greatest, the most perfect. Oczywiście chodziło mi o Adama i o Ewę. Of course, it is me, Adam and Eve. No i zadałem to pytanie, dzieci patrzą na mnie jak na idiotę. But when I posed this question, children were looking at me as an idiot. No więc mówię, słuchajcie, no wszystko już mamy, są kangury, są zwierzątka, są rybki, wszystko jest, mówię, kogo takiego najlepszego brakuje? So I told them, we have everything, we have all kinds of animals, we have even fish, who is missing though? Cisza chyba była ze 2 minuty. There was about a 2 minute silence and... Ja się zacząłem już rozglądać za jakąś drogą ucieczki. I started to search for an escape. I nagle taka dziewczynka miała ze 6 lat. And then there a girl who was about 6 years old. Podnosi rękę do góry, podchodzi do mikrofonu. Lifts her hand up and she approaches the microphone. Taka trochę wystraszona, trochę zadziorna. She's a bit frightened, a bit catchy. Podchodzi i mówi tak. And she comes. Przepraszam, bo tak nie wiem, ale czyżby to chodziło o mnie? And she says, I'm sorry, I'm not sure, I don't know, but is it about me? Is it me? Słuchajcie, komu z nas, gdybym wam zadał takie pytanie tutaj w tym tłumie? If I asked you this question here in this crowd. Oczywiście, gdybyście nie znali tej historii wcześniej. Of course, if you had not known the story before. Ja bym zapytał, kto to jest taki najcudowniejszy, najpiękniejszy, taki po prostu oczko w głowie Pana Boga? If I asked you, who is the most wonderful, who is the most beautiful, who is who is in the middle of the eye of God? Prawdopodobnie nikt z nas dorosłych nie podniósłby ręki. No adult person would lift a hand up. I nie powiedział, chyba chodzi o mnie. And say, is it about me? Teraz ty jesteś mądra, bo słyszałaś. Now you lift your hand up because you heard the story. Słuchajcie, dzieci mają takie coś jeszcze, że dzieci zupełnie oczywiście przyjmują, że są takie. Children receive the message. It's evident for them. They are wonderful. I kiedy Bóg nam chce powiedzieć, jesteś moim umiłowanym synem, córką. And what God is trying to communicate to us, you are my beloved son, you are my beloved daughter. To chce, żeby do ciebie właśnie dotarło, że jesteś kimś tak niezwykłym. He wants you to understand, no, he wants you to believe that you are so wonderful. Bardzo prosimy kapelę, żeby się ruszyła. We ask the band to stand up, please. Chciałbym, żebyśmy teraz o to bardzo pomodlili. I want you to pray about it. Przygraj coś. Let's pray? Nie, tak delikatnie. Tak, żeby było romantiko. Softly, please. Chciałbym, żebyśmy się teraz tą pieśnią pomodlili właśnie o takie doświadczenie. Let's pray now with a song. Let's pray for this kind of experience. Bez względu na to, ile mamy lat. No matter how old we are. Bez względu na to, co się wydarzyło w naszym życiu. No matter what has happened in our past. Jak wiele różnego badziewia mamy w plecach. How many problems we have carrying throughout our life. To chcemy Cię teraz, dobry Ojcze, prosić. We want to ask you, good God, good Father. Żebyś nam ukazał swoją twarz. To reveal your face for us. Żebyśmy zobaczyli Twoje oczy. So that we could see your eyes. W których jest tylko miłość. The eyes that are only love. W których jest tylko upodobanie. The eyes that are only favoring us. Ojcze, proszę Cię szczególnie za tych między nami. Father, I want to pray especially for those, którzy doświadczają w swoim własnym życiu, w swoim własnym sercu odrzucenia. Who are experiencing rejection in their lives, in their hearts. Którzy sami siebie odrzucają. Who have rejected themselves. Bądź tacy, którzy są odrzucani przez innych. Or those who are being rejected by others continuously. Ci wszyscy, którzy myślą, że muszą zasłużyć na miłość. I want to pray for all those who think they need to deserve love, deserve for love. Panie, proszę Cię, żebyś wlał w ich serce łaskę ufności. Lord, I'm asking you now, please give those hearts a grace of trust. Że nie muszą zasługiwać. That they don't need to deserve. Że nic nie muszą zrobić. They need to nothing. Żebyś Ty ich kochał. They don't need to do anything in order to love, to be loved by you. Daj im właśnie teraz, w tym momencie, tutaj, w tym miejscu tego doświadczyć. I'm asking you, Lord, please give them this experience here and now. Niech ta ufność się wzbudzi w ich sercu. May the trust be awakened in their hearts. Pomódl się o to. Let's pray. Wnoś Panu mnie, wnoś Panu mnie, nigdy.
To przynajmniej 9